Jezu, dziękuję Ci za ten czas tutaj. W Twoim imieniu się tutaj zebraliśmy. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę na tym miejscu. Błogosławię każdą osobę, która będzie odsłuchiwać również w swoim domu być może tego przesłania. Proszę Cię, abyś Ty, Duchu Święty, działał. Abyś Ty budował naszą wiarę. Przybliża nas do naszego Ojca, do Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądź we wszystkim uwielbiony, wywyższony. Amen. Witajcie, kochani. Cieszę się, że mogę znowu tutaj stanąć przed wami, widzieć wasze twarze. Mam nadzieję, że jesteście spragnieni Bożego Słowa. Że to był główny powód, dlaczego tutaj przyszliście, dlaczego poświęcacie swój czas, po to, abyśmy razem mogli pochylić się nad Bożym Słowem i zobaczyć, jak wielka głębia, jak wielkie bogactwo jest w nim ukryte. Tego się uczę, choć jestem jeszcze młody i widzę tutaj wiele starszych osób. Muszę przyznać, że od ponad 20 lat świadomie idę za Bogiem, ale kiedy otwieram Boże Słowo i kiedy czytam po raz kolejny fragment, to czuję się dosłownie jak dziecko, jakbym czytał to po prostu pierwszy raz. I to jest najwspanialsze uczucie, kiedy studiuję Boże Słowo. Ono nie potrafi się znudzić. Tematem dzisiejszego mojego słowa, jak może byliście, ci, którzy byli, może pamiętacie, jest łaska. Łaska, która jest źródłem mocy. W tej łasce jest ukryta pełnia Boża, pełnia Bożej mocy. I chciałbym pójść dalej, nie chciałbym teraz wracać do tej pierwszej usługi. Zachęcam was, jeżeli może cię nie było, może nie byłeś tutaj w niedzielę, to zachęcam cię, jest taka możliwość do odsłuchania tej pierwszej części, ale żeby nie tracić czasu, dlatego że ten temat łaski jest tak obszerny, dlatego że łaska dotyka każdej dziedziny naszego życia. Ona przepełniona jest, ta tematyka, Boże Słowo jest przepełnione łaską. Samo to, że tutaj jesteśmy, że się tutaj zgromadziliśmy, to jest łaska Boża. I o czymkolwiek tylko nie pomyślę, co nie przyjdzie mi na myśl, od razu dziękuję Bogu, bo wiem, że to nie dzięki mnie, nie dzięki nam, nie dzięki temu, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, ale to wszystko widzę, kiedy spoglądam na ten cały świat, to widzę łaskę Bożą. I łaska jest taką, jak się zastanawiałem nad tym tematem, to przecież okres, w którym my jako Kościół teraz się znajdujemy, jakim okresem jest nazywany przez nas, przez biblistów, przez chrześcijan? Okresem łaski, żyjemy w czasie łaski. Dlatego ważne, abyśmy dobrze zrozumieli ten okres, ten czas, w jakim się znajdujemy i nie tylko zrozumieli, ale zawierzyli też Bożemu Słowu. A więc łaska nie tylko wyzwoliła nas z kary za grzech, od tej kary, ale również od mocy grzechu. I na potwierdzenie tego w liście do Rzymian, 6 rozdział, 14 wiersz. Chciałbym, jak zawsze, moje usługi, tym, czym się dzielę, opierać mocno na Bożym Słowie, na fragmentach Bożego Słowa, jak najwięcej. Dla mnie również usługi, które zawierają wiele fragmentów, są ciężkie. Ciężko jest przez to przebrnąć, dlatego że jest wiele informacji. Łatwiej się słucha coś, jest to bardziej płynne. Będę się starał to wszystko ująć w taki sposób, żeby było to dla nas jak najłatwiejsze. Ale to są fragmenty Bożego Słowa, które osobiście do mnie bardzo mocno przemawiały w ostatnim czasie w tej tematyce i chciałbym się nimi podzielić. I wierzę, że to nie są tylko moje przemyślenia nad tymi fragmentami,
ale że to sam Duch Święty pokazywał mi te fragmenty, wskazywał na nie i dawał jakby większe zrozumienie być może. Dlatego przejdźmy teraz do tego fragmentu 6 rozdziału 14 wiersza z Rzymian. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Amen. Wspaniała wiadomość dla nas dzisiaj. Tak, żebyś to lepiej mógł zrozumieć. Kiedyś nad tym zastanawiałem, czytałem kiedyś pewną książkę i tam było wyjaśnienie, taka wskazówka, jak można by to zrozumieć łatwiej. To tak jakby zakon, jakby to był oficer w wojsku. I on ma pewną moc, on wydaje rozkazy, zakazy. Musisz coś robić, czegoś przestrzegać, czegoś nie robić. Jesteś mu poddany. A w łasce widzę taką przepustkę. Otrzymujesz przepustkę od Jezusa, bierzesz ten plecak, idziesz przez ten plac i ten oficer być może jeszcze coś do ciebie mówi, jeszcze coś by od ciebie chciał, ale ty już masz tą przepustkę i nie podlegasz jego rozkazom, jego zakazom. Czy to znaczy, że wypisujesz się całkiem, że nic masz teraz nie robić? Ja widzę tą przepustkę jako przepustkę na coś wspaniałego, na ten ślub. Ale może to łatwiej będzie ci zrozumieć. Odnośnie łaski, ten fragment, który poruszyłem jeszcze w niedzielę na zakończenie i chcę do niego również wrócić, dlatego że chcę zawsze skupiać się na Panu Jezusie Chrystusie i patrzeć na Jego życie, wzorować się na Nim, uczyć się od Niego. I w Ewangelii Łukasza, ten fragment 2 rozdziału, 40 wiersz, to słowo, które odczytywałem w niedzielę. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. Tak jak sugerowałem to, wskazywałem, zastanawiałem się również nad tym, dlaczego jest napisane, że łaska Boża była nad naszym Panem Jezusem, który jest Zbawicielem. Wcześniej być może rozumiałeś łaskę Bożą podobnie jak większość z nas rozumie, jak do tej pory też być może zostawialiśmy to tylko w tej definicji, że łaska jest to tylko zbawienie, odkupienie, ale to jest coś więcej. Widzimy, że jest coś więcej i to jest ten fragment, który mnie w tym utwierdza i potwierdza to, że łaska Boża była nad Jezusem Chrystusem. Czyli możemy rozumieć to, że to jest również moc, która go uzdalniała do wykonania Bożej woli, do Bożego dzieła. A więc popatrzmy na to, jak Jezus postępował w swoim życiu, jak chodził, co czynił. Na pewno możemy powiedzieć, że zaspokajał wszystkie potrzeby, z jakimi się spotkał, z jakimi ludzie do Niego przychodzili. On zaspokajał te potrzeby. Amen? Amen. Był pełen mądrości, poznania, pomysłowości, możemy to nazwać jakkolwiek, kreatywności. I kiedy rozmyślałem nad takimi momentami, kiedy to się objawiało, to było w momentach właśnie tych takich największych konfrontacji, kiedy została przyprowadzona kobieta złapana na cudzołóstwie do naszego Pana Jezusa Chrystusa. My tą historię bardzo dobrze znamy i wiemy, jaka była odpowiedź, wynik, jakie było wyjście z tej patowej sytuacji. Ale jakbyśmy czytali pierwszy raz ten fragment Bożego Słowa, albo jakbyśmy się mieli spotkać pierwszy raz z taką sytuacją, przyznam szczerze, nie widziałbym, i tak jak pewnie ci, którzy zainicjowali tą sytuację, postawili w bardzo ciężkiej sytuacji naszego Pana Jezusa. W bardzo ciężkiej. Ale widzimy, jak wielka moc, jak wielka mądrość i pomysłowość była nad Nim, jak wielka łaska nad Nim spoczywała. I nie będę tej historii przytaczał, bo znacie to rozwiązanie. Wiecie, jak Jezus znalazł rozwiązanie tej sytuacji. Tak samo można byłoby przytoczyć fragment, kiedy był zapytany o to, czy mają płacić podatki, czy mają być podlegli.
to również zadziwia mnie ten fragment. Kiedy go czytam, wyobrażam sobie miny tych osób, te twarze, kiedy tam jest napisane, że oni się zdumieli nad tą odpowiedzią. Po prostu oni byli zdumieni tą mądrością i musieli odejść w zdumieniu. To jest coś wspaniałego. I tu nie możemy mówić o jakiejś zwykłej mądrości nabytej, ludzkiej. Chociażby popatrzmy na tą sytuację, kiedy trzeba było zapłacić ten podatek, kiedy Bóg posłał Piotra, znacie ten fragment, kiedy miał złowić rybę i w pyszczku tej ryby były pieniądze. Widzimy, że tutaj Boże Słowo wyklucza jakikolwiek przypadek, jakikolwiek przypadek. To była Boża moc, Boża łaska nad naszym Panem Jezusem Chrystusem. I moglibyśmy tutaj wiele, wiele fragmentów przytaczać. Ale pójdźmy dalej. To, na co, jak spoglądam na Jezusa Chrystusa, to widzę, że wywierał ogromny wpływ na otoczenie, na ludzi. Wszędzie tam, gdzie się On pojawiał, wywierał wpływ. I co mówi sam Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, 12 wierszu? Możecie sobie, tak jak mówię, zapisywać te fragmenty, do nich wracać, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli ktoś nie ma długopisu ani kartki, a chciałby sobie te fragmenty jeszcze w domu przestudiować, przyjdźcie, mogę wam udostępnić te fragmenty, dlatego że naprawdę są budujące. Co mówi Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, 12 wierszu? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I co jest ciekawe, mówi dalej Jezus, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Jakże wspaniały fragment Bożego Słowa. W jakim miejscu usytuowia nas sam Jezus Chrystus? Jak On widzi nas? Do czego nas powołuje? Jakie słowa wypowiada nad Tobą, nade mną, nad nami, nad swoim Kościołem? On mówi, że nawet większe rzeczy niż On w Jego łasce, w łasce Ojca będziemy czynić, dlatego że On tylko krótko na tej ziemi jest i będzie odchodził. Ale łaska jest z nami dalej. A więc patrząc na Jezusa Chrystusa, możemy dojść do wniosku, chcąc Go naśladować, że mamy się wyróżniać. Amen. Czy Kościół Jezusa Chrystusa powinien się wyróżniać w tym świecie? Być zauważalny? Amen? Skoro mamy się wyróżniać, nawet w Starym Testamencie, pomijając już Nowy Testament, do którego za chwileczkę wrócimy, w Starym Testamencie jest też taki ciekawy fragment na temat wyróżniania się. W Księdze Daniela, 6 rozdziale, w 4 wierszu. Są takie słowa o Danielu. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch. I król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Widzimy, że Daniel wyróżniał się. Wyróżniał się nie własną mądrością, nie własną mocą, nie własnym poznaniem, dlatego że on się znajdował w środowisku, gdzie byli najmądrzejsi mędrcy tego świata. Ale co tu pisze o Danielu, że był w nim nadzwyczajny duch? My wiemy, jaki to był duch. Czyj to był duch? I idąc dalej tym tokiem rozumowania, tym jak zastanawiałem się nad tym, co, jak to się tyczy mojego życia, mojej postawy dzisiaj, jak to się powinno odnosić do nas, do Kościoła, sam Jezus mówi, no Janie Chrzcicielu, że był większy niż każdy, który był przed Nim. W Ewangelii Łukasza są zapisane te słowa, ten fragment w 7 rozdziale, 28 wierszu. Powiadam wam, mówi tutaj nasz Pan Jezus Chrystus, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, że nie było większego przed Nim, który się narodził z niewiast, większego na ziemi. Ale co mówi dalej?
Ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Niego. Ciężki fragment troszeczkę na początek do zrozumienia. Trzeba się nad nim tak głęboko zastanowić. I jak zastanawiałem się nad tym fragmentem, popatrzcie, jak wiele postaci, jak wiele Bożych mężów poprzedzało Jana Chrzciciela, chociażby Daniel, ale tutaj nie możemy przyrównywać jego służby, dlatego że on miał bardziej taką administracyjną, co prawda objawiał Bożą moc. Ale jak odniesiemy to do siebie, jakbyśmy mieli to odnieść bezpośrednio, miałbym odnieść to słowo do siebie, to Bóg daje, popatrzcie, jak wielką pełnię łaski nad nami teraz. Że my, jako najmniejsi nawet w Jego Bożym Królestwie, jesteśmy więksi od Jana. Dlaczego? Dlatego, że Boża łaska ma moc tak wielką. Dlatego, że mamy dostęp do tak wielkiej łaski, która potrafi nas do wszystkiego użyć, do wypełnienia Bożej woli. To się mogło stać dopiero po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Duch Święty był zesłany. I dalej Jezus mówi o nas, o Kościele, że w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 14 wiersz, jeszcze może 16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Na potwierdzenie tego, że Kościół ma się wyróżniać pośród tego świata, ma być widoczny. Sam Jezus mówi o tym, że jesteśmy światłością i ta światłość nie powinna, nie może się ukrywać, nie może się ukryć. Ma być widoczna, ona ma świecić dla tego świata. Mamy się wyróżniać. I nie własną mocą, nie własną zdolnością, niczym innym. I co jeszcze jest napisane, co jeszcze Jezus mówi, że ta światłość ma świecić przed ludźmi, aby ją widzieli, aby przez to chwalili Ojca, który jest w niebie. Ale co, żeby widzieli? Żeby widzieli dobre uczynki. Widzimy, że za Jezusem również szły uczynki. On nie tylko głosił z wielką mocą, w autorytecie, ale czynił wielkie cuda i te cuda przekonywały wielkie tłumy. Dlatego, że on się odróżniał od tych wielkich mówców i autorytetów tamtego czasu, że za jego słowami szła moc. Moc, która jest również nam dana. O tej mocy mówił sam Jezus Chrystus, że my w autorytecie Jego będziemy czynić nawet większe rzeczy niż On. Często może ten fragment bagatelizujemy, odstawiamy na bok. Może myślisz, że to nie tyczy się być może mnie, to może całego Kościoła. Zastanówmy się nad tym. Pochylmy się nad Bożym Słowem, nad tym, co Duch Święty chce do nas dzisiaj mówić. On chce Cię używać w ponadnaturalny sposób. Nie w Twoich zdolnościach, nie w Twojej mocy, ale chce, abyś był Jego narzędziem do wielkich rzeczy. O tym jest napisane w Efezjan, 3 rozdziale, 20 wierszu. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Nad tym fragmentem również się musiałem zatrzymać, rozmyślałem i prosiłem Boga: Boże, to jest tak wielki fragment, tak wielka głębia w nim jest. I zacząłem się nad tym zastanawiać, odnosić do swojego życia. Bóg potrafi uczynić daleko więcej nad to, o co Go proszę. Albo o czym myślę wręcz. I tu sobie zadałem pytanie: Boże, w takim razie, jakie są moje myśli? W jakim kierunku dążą moje myśli, ta codzienność? I musiałem Boga przepraszać, dlatego że tak często żyję takim życiem przyziemnym. Pozwalam na to, aby to, do czego Bóg nas, mnie i Ciebie powołał, swój Kościół, do tego, co jest powiedziane w Bożym Słowie, że najpierw co mamy czynić, czego szukać w swoim życiu, o czym myśleć, o Bożym Królestwie.
o Bożym Królestwie, a dopiero potem wszystko inne będzie nam przydane. I czy moje myśli, czy moje pragnienia, czy moje prośby wręcz są skierowane do Boga odnośnie Jego Królestwa w moim życiu? I prosta odpowiedź do Twojego, do mojego życia jest taka. Wspomnij sobie swoje modlitwy. O co się modlisz? Albo o co się modliłeś ostatnimi czasy? To będzie odpowiedź Twoich myśli. To była odpowiedź dla mnie, moich myśli. Skoro modlisz się wszystko, Boże, daj mi to, daj mi tamto, potrzebuję tego, tamtego. Jest to odpowiedź Twoich próśb, Twojego dążenia, Twoich myśli. A jeżeli modlisz się o przebudzenie, jeżeli modlisz się o nawrócenie, jeżeli modlisz się o Boże Królestwo, by było ustanawiane, jeżeli modlisz się o te Boże rzeczy, które są zgodne z Bożą wolą, to wiedz, że jesteś w dobrym miejscu i że Bóg będzie wysłuchiwał tych myśli, tych próśb i On będzie czynił daleko więcej niż to, o co Go prosisz i o czym myślisz, jeżeli to będzie zgodne z Jego wolą. Jeszcze jeden fragment, kolejny, nad którym się zastanawiałem, który również dotykał mnie, jest on zapisany w Hebrajczyków, 4:2. Autor tego listu pisze tam tak: i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. To jest klucz, to jest bardzo ważne i to jest fragment, nad którym znów musiałem się zatrzymać, pochylić w moim życiu. Tu jest mowa o Izraelitach, którzy nie uwierzyli. Ale jak jest w moim życiu? Czy jeżeli słyszysz to, co mówi Boże Słowo, które mówi o Tobie, które mówi o Kościele, pokazuje miejsce, pokazuje ogrom Jego łaski, to, w czym mamy się poruszać, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy myśleć, o co się modlić, czego pragnąć, to musi być powiązane z wiarą przede wszystkim. Bo co z tego, że to dzisiaj usłyszysz i możesz stąd odejść i twój koniec będzie tak jak ich? To na nic, to strata czasu twojego, że być może jesteś tutaj i słyszysz słowa, które mają moc, dlatego że te słowa są z Bożego Słowa. To jest Boże Słowo do Kościoła, do Ciebie, do mnie dzisiaj, abyś powstał, abyś przyjął to Słowo do swojego serca, przyjął rozumem, aby Duch Święty dał Ci objawienie i abyś zaczął w tym Słowie zwyciężać, wprowadzać w czyn, aby było widać uczynki. I dalej jest napisane w tym wspaniałym liście, w tym samym rozdziale, w 16:. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. W stosownej porze. Mamy przystąpić z odwagą do tronu łaski. Chciałbym powrócić jeszcze do naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że On w tak cudowny i głęboki sposób przedstawiał Boże Królestwo. Coś, co na ludzkie zrozumienie, na ludzkie pojęcie jest ciężkie naprawdę do przyjęcia. Takim naszym logicznym myśleniem, wręcz nie do pojęcia. I była taka osoba, bardzo dobrze Wam znana, w Nowym Testamencie jest fragment o tym zapisany w Ewangelii Jana w 3:3. Tam Jezus spotyka się z Nikodemem. To był nauczyciel tamtych czasów. Osoba, która znała Boże Słowo na pamięć. Jak wiele z nas dzisiaj osób znamy Boże Słowo bardzo dobrze. Ale za czym idzie ta wiedza, to poznanie? Co tam odpowiada Jezus Nikodemowi na pytanie odnośnie Bożego Królestwa, odnośnie zbawienia? Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci,
Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ciekawy fragment, ale jeszcze ciekawszy jest ten fragment kolejny w 5 wierszu. Dlatego, że Nikodem tam dalej myśli tak przyziemnie, tym cielesnym zrozumieniem i się dziwi, w jaki sposób można się narodzić na nowo, czy z powrotem wejść do łona. Wiemy, znamy ten fragment. Jezus odpowiada jeszcze głębszą, daje odpowiedź mu. Odpowiada Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I tu się na chwilkę zatrzymajmy, dlatego że też się zastanawiałem nad tym fragmentem. Jak często czytamy Boże Słowo i idziemy dalej, 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 nie zatrzymując się. Badajmy Słowo, pozwalajmy Duchowi Świętemu na to, aby jeżeli nawet czegoś nie rozumiesz, to nie zostawiaj tego tak. To nie jest powiedziane, że masz tego nie rozumieć. Ale jeżeli pragniesz, chcesz mieć większe poznanie, to proś Boga, a wskaże ci coś więcej. Może to nie będzie pełnia od razu tego, ale kolejny fragment, który cię podniesie, posili, poprowadzi dalej. I co zauważam w tej historii, kiedy Nikodem spotyka się z Jezusem Chrystusem, widzę tam nas, widzę tam siebie, swoje ograniczenie, tak jakby taką przyziemność myślenia, postępowania w tej podróży za Bogiem. I Jezus tam mówi takie słowa, że ja tutaj zauważyłem jakby dwie kategorie wręcz ludzi. Dlatego, że w pierwszym tym fragmencie, w trzecim wierszu pisze Jezus mówi tak, że nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikt, kto się na nowo narodzi, nie może ujrzeć. I to mnie zastanowiło, dlaczego w tym fragmencie jest napisane ujrzeć tylko Królestwo Boże. Dlaczego tam jest, może się kiedyś zastanawiałeś i wiesz, do czego teraz moje myśli zdążają. Ale tam jest napisane, że Jezus mówi, że kto się nie narodzi na nowo, komu nie zostanie to objawione, ten nawet nie ujrzy. A kto się narodzi na nowo, będzie mógł ujrzeć Królestwo Boże. Ale jest coś więcej niż tylko ujrzeć to Królestwo Boże w naszym życiu. Jest coś więcej. I są osoby, które się zatrzymują tylko na tym etapie, że oni ujrzeli. Nowo się narodzili, jakby zostały im zdjęte te zasłony, ujrzeli to Boże Królestwo, ale coś jest więcej. Jezus mówi dalej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, tu są takie jakby kluczowe słowa, które mnie zastanowiły. Nie może wejść. Nie tylko ujrzeć, ale nie może wejść w tą pełnię Bożego Królestwa. Nie może się w niej poruszać, w tej mocy. Nie może być całkowitą częścią. I chciałem to zrozumieć również. I jak to mógłbym wytłumaczyć, jak ja to rozumuję, żeby to dać jakiś przykład ku temu, to nie wystarczy mieć tylko wiedzę na temat tego, że istnieje samolot, powiedzmy. Wiemy, że jest samolot, ujrzeliśmy go, potrzebujemy tego samolotu, żeby się gdzieś przemieścić, żeby się ewakuować z jakiegoś terenu. Wszyscy wiemy, że on lata, jaką ma podstawową funkcję, ale niewiele osób potrafi tym samolotem latać, posługiwać się nim, przemieszczać się. I to jest taki jakby dodatkowa zdolność, do czego nas Duch Święty chce teraz poprowadzić, do tego, żebyśmy, co tu jest napisane, jeżeli nie narodzi się z wody i z ducha. Chciałem to też zrozumieć, jak to można rozumieć, dlaczego z wody i z ducha. Dlatego, że to nie może się tyczyć tylko naszej cielesności. Tutaj będziemy mieć chrzest, taki obraz jakby to wszystko, ta cielesność, to wszystko, co jest za nami, musimy to zostawić. Nie możemy w ten sposób rozumować Bożego Królestwa. Tylko Duch Święty nas do tego może uzdolnić. I ten Duch, Duch Święty, o którym mówimy w Rzymian 8 rozdziale 16 do 18. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy
także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Ten fragment chciałem również dzisiaj zacytować, powiedzieć z tego miejsca, dlatego że w niedzielę się odnosiłem do cierpienia. Co wspólnego ma cierpienie z łaską? Co wspólnego ma cierpienie z mocą Bożą w naszym życiu? Jak zauważam Jezusa Chrystusa, to On po swoim chrzcie, Duch Święty poprowadził Go najpierw na pustynię. I tam się musiał zmierzyć z atakiem złego. I to jest wielka też również nauka do mnie, jak ja mam chodzić w mocy, jak ja mam chodzić w mocy Ducha Świętego, jak ja mam zwyciężać, jak powinniśmy zwyciężać. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że będą cierpienia, że będą pustynie w naszym życiu, że będą walki, potyczki, że będziemy się zmierzać. Ale jak patrzę na Jezusa Chrystusa, to również zauważam, że Paweł w swoim życiu musiał dojść do tego etapu, nauczyć się zwyciężać. O co mi chodzi? Kiedy przyszedł diabeł i zaczął kusić Jezusa, widzimy, że Jezus tam nie woła do Ojca o pomoc, o to, aby odstąpił od Niego ten kusiciel, ale sam bezpośrednio w łasce Bożej, w mocy Bożej mu się przeciwstawia. Daje mu odpór poprzez Słowo Boże. Tego się uczę również w swoim życiu, bo często zauważałem, że moje modlitwy są chyba złe. Chyba po prostu zaczynam się źle modlić. I Paweł zauważył to w swoim życiu również, kiedy modlił się o ten cierń. Zauważam to, kiedy on trzykrotnie przychodził do Boga i prosił Go o to, aby Bóg zabrał to z jego życia, aby się nie musiał z tym zmagać. Ale widzimy, jaka była odpowiedź Boga, że dość, że masz łaskę moją. I Paweł zrozumiał wtedy, że ta łaska wtedy w tych największych konfliktach się objawia. Ta wielka moc, kiedy on już jest bezsilny, kiedy jego zrozumienie, kiedy jego mądrość już jest na nic, kiedy jego siły fizyczne już nie mają szans z tymi, którzy nacierają na niego, którzy, jak wiemy, kamienowali go, biczowali, ale widzimy tam wyjście z każdej sytuacji, wyciągnął go Bóg. O, tam jest potem ta cała lista z tych wszystkich okrętów i co jest jeszcze ciekawego, do czego doszedł Paweł i pisze w swoim liście, to że on zaczął się rozkoszować tymi momentami cierpienia. Dlatego, że wtedy zauważył ponadnaturalną moc w swoim życiu, że on jest bezsilny, rozkłada ręce i nie woła już do Boga, ale widzi, jak Bóg ingeruje, jak wchodzi, jak wkracza Boża łaska. To jest coś wspaniałego i tak również chcę się tego uczyć w moim życiu. Chcę uczyć naśladować Jezusa Chrystusa, dlatego że Jezus mówi, że dana nam jest Jemu moc, a my jesteśmy w Nim. I powinniśmy, teraz chcę się tego uczyć w moim życiu, sprzeciwiać się tym atakom, zdecydowanie w autorytecie Jezusa Chrystusa, w mocy stanąć Jego łaski i ogłaszać Boże Królestwo. Ogłaszać Boże Królestwo. Jakby to zrozumieć, zastanawiając się nad tym, żeby to było łatwiejsze do zrozumienia. Powiedzmy, że Jezus to jest prezydent, to jest zwierzchnik sił zbrojnych, tak jak w większości krajów. Jest wojna, jest konflikt. I na przykładzie może Stanów Zjednoczonych, żeby to było łatwiej nam zrozumieć, Stany Zjednoczone to było tylko pstryknięcie palcem, kiedy zajęli Irak, prawda? Ta wojna to była chwila. Dlatego, że tak wielka potęga, tak wielka moc, jakim obecnie są Stany Zjednoczone, nie był to problem, żeby tam wkroczyć zbrojnie, zająć to terytorium. I przypuśćmy teraz, żeby to lepiej zrozumieć, że jesteśmy na tym froncie. Irak się poddał, ale były grupy jakichś rebeliantów, powstańców, którzy chcieli, żeby ten stary ustrój dalej panował. Dalej oni walczyli, mieli pewne swoje bastiony i po prostu ci żołnierze mieli po prostu iść i zdobyć te miejsca. Te miejsca, te bastiony. Chociaż wojna była wygrana, Irak się poddał, dalej był sprzeciw. Jesteśmy takimi żołnierzami, Jezus zwyciężył, Boże Królestwo ustanowił,
Ale są takie miejsca, takie obszary, gdzie my musimy wkraczać i zdobywać je dla Bożego Królestwa. Gdzie jest ten konflikt, gdzie dalej musimy walczyć. I wyobrażam sobie teraz siebie, albo wyobraź sobie, że ty jesteś takim żołnierzem. I jest konflikt i nagle jest ostrzał. Jesteś pod ostrzałem. Jak powinieneś się zachowywać? Moje modlitwy często wyglądały tak, że brałem telefon i dzwoniłem do prezydenta i mówię: Panie prezydencie, jest problem, jest ostrzał, czy nie możesz coś zrobić? Nie możesz przyjechać, nie możesz tego załatwić? Jaka byłaby odpowiedź prezydenta? Co by powiedział prezydent? Jesteś żołnierzem, jesteś wyposażony, jesteś najlepiej wyposażoną armią, która nie jest do powstrzymania. Jesteście zwycięzcami, zwyciężyliście i w tej mocy masz iść i masz oddać strzały, masz iść i zająć to terytorium. Pewnie by się rozłączył. Tak samo widzę swoje modlitwy. Często przychodzę do Boga i proszę Go: Boże, czy nie mógłbyś to, nie mógłbyś tamto, nie mógłbyś tego rozwiązać? Boże, jak? Ale Bóg, widzę i zaczynam się tego uczyć w Bożym Słowie, że mam stanąć w Jego autorytecie, w Jego imieniu ogłaszać zwycięstwo, ustanawiać Boże Królestwo, przeciwstawiać się, choć widzę, że jestem bezsilny w tych sytuacjach, tym bardziej Boża moc się wtedy objawia. Ten autorytet, który idzie za. Nie wiem, czy teraz jest to troszeczkę łatwiejsze nam do zrozumienia. Dlatego ten fragment przeczytałem, że ten Duch świadczy, Bóg świadczy o nas, że jesteśmy dziećmi, że jesteśmy dziedzicami, współdziedzicami. I tu jest to podkreślenie: jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Nie możemy iść i sobie położyć się na plaży i czekać, aż reszta się podda. Jak może być ustanawiane to królestwo? My musimy być wytrenowani, wyćwiczeni w tym cierpieniu. Cierpienie odnoszę również do takiej pustyni w naszym życiu. Pójdźmy może dalej, bo trzeba będzie kończyć. Boża łaska jest takim tematem, że dotyka każdej sfery, ale jeszcze jednej sferze chciałbym tutaj powiedzieć na zakończenie, zwrócić naszą uwagę. Pierwszy Jana, list, 5, 4 wiersz. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. To wiara nasza. Musisz w to uwierzyć. Jesteśmy zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Pomimo tych konfliktów, które Bóg powiedział, że będą, które musisz stoczyć w swoim życiu. 1 Piotra 5:5. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ten fragment bardzo dobrze nam znany, dlatego go również tutaj chcę przeczytać, bo moje myśli, kiedy myślałem o łasce, znam ten fragment, wiem, że jest w Bożym Słowie i pamiętam go, że pokornym Bóg łaskę daje, a pysznym się przeciwstawia. Zacząłem się zastanawiać również nad pokorą i nad łaską, jak to połączyć, jak to wygląda w naszym życiu. I przeczytam jeszcze ostatni fragment Bożego Słowa, a potem to podsumuję na zakończenie odnośnie pokory. 1 Piotra 5:8-10. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Odnośnie tego konfliktu naszego, mamy być mocni w wierze, mamy się przeciwstawić, widzimy. Nie wołać, nie prosić, żeby Bóg coś za nas zrobił, ale w autorytecie Jego mamy iść i się przeciwstawiać, nie w naszej mocy. Ale mamy w to uwierzyć. I odnośnie tej pokory, zrozumienia, Bóg pokornym łaskę daje. Zacząłem się zastanawiać nad osobami,
według Bożego serca, którzy się Bogu podobali i zacząłem to odnosić do pokory w ich życiu. I taka pierwsza osoba to na przykład Dawid. On był według Bożego serca. Teraz jak mam odnieść pokorę do jego życia? Widzimy Dawida, który był nastolatkiem, przyszedł na konflikt zbrojny i czy jego postawa była pokorna, tak według naszego ludzkiego, złego toku logicznego myślenia, nie? Można powiedzieć, przyszedł do braci, najstarszy brat zganił jego postawę. To nie była jakby pokorna postawa, taka można powiedzieć wręcz pyszna, nie? Co ten młodzieniec sobie wyobraża, nie? Co on mówi? Ale według Boga, on był według Bożego serca. On był pokorny. Dlaczego? Dlatego, że pokora to jest posłuszeństwo Bogu, zaufanie Jemu. Nie tego, co mówią ludzie, jak my rozumiemy pokorę, to nie jest tylko pochylenie głowy i zgodzenie się, pogodzenie się ze swoją słabością czy oddaniem. Ale Dawid, ta postawa, choć odważna, była pokorna względem Boga. Tak samo Mojżesz pisze o sobie w 5 Księdze Mojżeszowej, jak czytamy, często tego też nie zauważałem, jest napisane, że to był człowiek najbardziej pokorny w tamtym czasie na ziemi, tak? Możecie mnie poprawić, ale tego typu. Pamiętacie ten fragment? Jest napisane o Mojżeszu, że był najbardziej pokorny. A kto pisał tę księgę? Dopiero do mnie to doszło. Mojżeszową. To tak jakby Mojżesz napisał o sobie, że był najbardziej pokorny na świecie wtedy. Ale tu nie chodzi o taką pokorę, jaką my rozumiemy. Ale jak popatrzyłem na Mojżesza, to się z tym zgadzam, dlatego że on był pokorny względem Boga i był mu posłuszny we wszystkim. Zaufał mu. Choć wiele razy Izraelici się odwracali, poddawali, patrzyli na swoje siły. I tak samo potem Kaleb i Jozue. Czy ich postawa była pokorna, kiedy mówili, że pójdziemy, zdobędziemy, pokonamy wielkoludów, te wszystkie baszty, wszystko to, można powiedzieć, to nie jest pokorne. Ale według Bożego Ducha to było, dlatego że oni zaufali bardziej Bogu. Byli mu posłuszni. Także, kochani, łaska, cudowny temat do studiowania. Powinniśmy wzrastać w łasce, w poznaniu Bożego Słowa, w wierze. Do tego was zachęcam. Widzicie, jak wiele obszarów naszego życia dotyka Boża łaska. Chciałbym, abyśmy skłonili swoje głowy i podziękowali Panu Bogu za Jego Słowo, za Jego cudowną łaskę. Panie Jezu, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci. Duchu Święty, dziękujemy Ci za tak wielką łaskę, jaką okazałeś nam, posyłając swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, który zwyciężył śmierć, grzech i w którym my mamy udział, jesteśmy wszczepieni jako Kościół. Dziękujemy Ci za to, że my również możemy korzystać z pokładów tak wielkiej mocy, tak wielkiej łaski, jaką okazałeś nam. Dziękujemy Ci, Panie, za to. I przebacz nam, że tak często tego nie rozumiemy, że tak często odkładamy to na bok i porównujemy to z własnymi siłami Ciebie. Że tak często zajmujemy się własnymi sprawami, tym życiem doczesnym, a nie szukaniem Twojego Królestwa, powiększaniem Go. Że nie chodzimy w tak wielkiej łasce, jak powinniśmy, w namaszczeniu, w mocy Twojego Ducha. Że często nasze modlitwy są nieodsłuchane, Boże, dlatego że są bez wiary. Dlatego że Ty powiedziałeś, że mamy iść zwyciężać, że mamy ustanawiać, mamy czynić w Twojej mocy, a my chowamy się za Tobą i chcemy, abyś Ty to wszystko czynił za nas. Przebacz, Boże. Proszę Cię o nasz zbór, o zbór Betel w Ustroniu. Proszę Cię o nas, Panie, abyś Ty natchnął nas mocą na nowo, abyś otworzył nasze oczy, nasze serca na Twoje słowo, abyśmy wzrastali i zaczęli zwyciężać w Twoim imieniu, abyś Ty był uwielbiony i wywyższony.
Amen.